Życie duchowe, życie wiary, życie chrześcijańskie, po tym poznasz, że ono cię nieustannie wprowadza coraz bardziej w rozwój, w uświęcenie, w coraz większą wolność, w coraz większą też szerszą świadomość, gdzie jest coraz więcej życia. I przy czym nie chodzi o taką prostą witalność o rewitalizację jakąś. Tylko chodzi o to, że jest coraz więcej takiego życia, które ma swoje źródło w Bogu. To jest życie, które jest miłością, to jest życie, które jest prawdą, to jest życie, które ma na imię sens. To właśnie o taką dynamikę chodzi i głoszenie słowa, głoszenie rekolekcji zawsze temu właśnie życiu ma służyć. Dzisiaj trzecia odsłona takiej manifestacji objawienia z martwych wstałego Pana, który pozwala, żeby właśnie to co on ma w sobie, to co dla nas zdobył, żeby to się znalazło wewnątrz naszego życia, to jest oddawane takim obrazem w ewangeliach Jezusa, który powstał z martwych, który stoi. Był wcześniej Powalony w proch poprzez upokorzenie śmierci, poprzez zgładzenie go z ziemi żyjących. On został powalony jak młode drzewo na ziemię. Zresztą słowo humiliatus po łacinie oznacza to właśnie powalony na ziemię. Znalazłeś się w prochu ziemi i teraz z tego powalenia, które wyglądało już na ostateczną porażkę. Na taką glebę, z której już nie da się podnieść. Okazuje się, że on jest podniesiony i staje. I zobaczcie, że Maria Magdalena, która właśnie sama czuje się prochem. Jakby ona czuje, że wraca do tego prochu, którym była kiedyś. Ona czuła się bardzo upokorzona kiedyś poprzez. Złe duchy, które ją nieustannie upokarzały. Jezus ją uwolnił od siedmiu złych duchów, i ona z tego stanu wolności, którą otrzymała od Jezusa, znów skłania się ku ziemi. Znów wydaje jej się, że czeka ją upokorzenie w jej rozpaczy, w jej smutku, w jej poczuciu opuszczenia, w jej poczuciu tragizmu, że kończy się miłość. Ale oto odkrywa, że stoi za nią Chrystus. Powstał z martwych. Co jest Twoim upokorzeniem? Gdzie zaliczyłeś, zaliczyłaś glebę, która sprawiła, że straciłaś, straciłeś nadzieję na to, że jeszcze będziesz mógł chodzić prosto? Że będziesz mogła mógł stanąć, podnieść głowę, Ucieszyć się tym poczuciem wewnętrznej integralności. Poczuciem, że jesteś istotą, która wyrasta z Ziemi i która kieruje się tak jak drzewo ku niebu. Być istotą stojącą to znaczy, właśnie, być kimś, kto jest zarazem z Ziemi. Jest też kruchy, tak po ziemsku, ale zwrócony. Ku temu, co jest wieczne, ku niebu. I każde upokorzenie, każde złamanie, każda gleba, każdy upadek on w jakiś sposób pozbawia nas takiej właśnie nadziei, że mogę się wyprostować, że mogę chodzić. Każde upokorzenie ma taką w sobie dużą siłę pokusy rozpaczy. Żeby się już zgodzić i poddać, i powiedzieć sobie: Nie ma już szans, już nie wstanę. To dlatego właśnie w Drodze Krzyżowej są aż te trzy upadki Jezusa, gdzie kaznodzieje próbują właśnie znaleźć metafory tych upadków i tych podniesień. I to jest niesłychanie ważne, żeby właśnie w tym wszystkim, co, co odczuwamy jako upokorzenie, jako złamanie, żeby na nowo poczuć, jak jesteśmy podnoszeni. Co może być tym upokorzeniem? Tym upokorzeniem może być bycie powalonym przez jakąś własną słabość. Kiedy ze środka ciebie przychodzi jakiś rodzaj iluzji. Jakiś rodzaj takich, takiej iluzji, że to mi da siłę, energię. To mi da życie, nagle okazuje się, że tak naprawdę to, czym się karmisz, ta iluzja, ona staje się wpuszczeniem trucizny do organizmu. Swoją drogą, właśnie czasami słyszałem, jak ktoś, kto chciał w nieuczciwy sposób wyciąć drzewo, na które nie ma pozwolenia, żeby je wyciąć, właśnie wylewał truciznę do korzeni, po to, żeby to drzewo uschło. Więc każdy nauk, każda jakaś obsesja, każde hołdowanie swojej słabości, kiedy zgadzasz się na to co mniejsze i to, co niesie w sobie właśnie taką dwuznaczność, jakąś nieprawdę twojego życia. Więc te wszystkie sytuacje nazwijmy je takimi właśnie nałogowymi sytuacjami, kiedy rządzi tobą jakiś Przymus robienia rzeczy, które cię pomniejszają, to jest wpuszczanie trucizny do Twoich korzeni. Nagle jest taki moment, kiedy to drzewo już ma tak podtrute, podtrutą swoją tkankę i korzenie, że ono się wywala. I teraz weź, uwierz w takiej sytuacji, że to drzewo może odbić, że ono może znów stanąć i że może zacząć w nim krążyć sok, soki, które je ożywią. To się wydaje absolutnie niemożliwe. Po ludzku to się, to, jest, to się wydaje niemożliwe. Potrzeba jakiejś dużo większej siły niż moja, tak? bo moja siła została pochłonięta, pożarta, skonsumowana przez takie zachowania, które właśnie tą, tę, tę siłę ze mnie wyssały. Tak? Więc to, to jest ten rodzaj sytuacji właśnie upokorzenia. Przez jakieś zniewolenie, które ma swój taki moment przełomu, upadku, z którego wydaje się, że się już nigdy nie podniesiemy. Więc odwagi w tych sytuacjach naprawdę Bóg potrafi postawić na nogi. Potrafi to drzewo na nowo zakorzenić w glebie życia i na nowo swoją mocą łaski z nieba pociągnąć to drzewo ku, ku wyżynom. Warunkiem jest uznanie, Jakby, że to upokorzenie, które mnie spotkało w mojej słabości, które doprowadziło mnie do tego stanu, w tym momencie potrzebuje aktu pokory, żeby powiedzieć: Sam sobie to zrobiłem, sama sobie to zrobiłam. Nie? Miałam jakieś sygnały ostrzegawcze, na które byłem byłam głuchy, głucha, i teraz to, to, to mnie spotyka. Ten akt pokory, on właśnie jest wyciągnięciem ręki. Tej być może jednej z ostatnich jeszcze zielonych gałązek tego leżącego drzewa, żeby poprosić o moc, która mnie podniesie. To może być też prośba skierowana do kogoś, kto, kto z ludzi będzie właśnie taką ręką Boga, podnoszącą mnie, to może być terapeuta, przyjaciel, ktokolwiek, kto ma w sobie dobrą wolę i mądrość, i najlepiej własne doświadczenie. Ale bywa też takie upokorzenie, taki humiliatus, kiedy ktoś nas upokorzy, kiedy ktoś zaneguje naszą godność. I to się może wydarzyć albo bardzo wcześnie, gdy jesteśmy bardzo takim delikatnym, dopiero wybijającym z ziemi krzaczkiem, zaledwie takim początkiem tego rosnącego drzewka. Może zdarzyć się Później, gdy jesteśmy młodzi, może zdarzyć się w dorosłości na starość. Na każdym etapie życia może przyjść taki rodzaj wichury, taki rodzaj ciosu, który uderzy w nas i który powali nas na ziemię. To może być czyjaś nieprawość, że ktoś ogarnięty jakąś namiętnością, nienawiści, pożądania, potraktuje nas przedmiotowo, zmiażdży nas. Ale to może być też takie doświadczenie, taka wichura życia, jakiś żywioł, czyjaś śmierć, albo utrata czegoś, co mieliśmy. I te zawirowania życia, ten cyklon, wokół którego się znajdziemy, również może powalić nas na ziemię. I wtedy jest ta pokusa, żeby już więcej nie chcieć żyć. Jakby nie chcę żyć, bo wokół siebie obserwuję w tym momencie tyle śmierci. I tyle bólu we mnie rodzi ta sytuacja, i tyle rozczarowania innymi, i tyle goryczy, że mogę już nie chcieć, aby ten korzeń na nowo połączył mnie z ziemią, z ludźmi, ze wspólnotą, ze wspólnotą sensu, ze wspólnotą odpowiedzialności za siebie, za, za innych. I już może nie być we mnie takiej chęci gotowości, żeby. Zwracać się koroną swojego drzewa, ku Bogu, w oczekiwaniu na Jego światło, na Jego ducha, które no, na nowo wzbudzi we mnie to życie. Zmartwychwstały Pan jest tym, który został podniesiony z upadku śmierci, został podniesiony przez ojca, mocą ducha, z tego upokorzenia z tego bycia w prochu śmierci bycia jak robak a nie człowiek okazało się, że ta ludzka nieprawość, która go zmiotła, która wydawało się, że go bezpowrotnie zmiotła, nie ma takiej władzy nad tą mocą miłości bożej, która podnosi z każdego upokorzenia, z każdego złamania na duchu. Bądźmy w tej paschalnej radości, czyli w tym nieustannym kroczeniu od mroku do światła, od śmierci do życia, od rozpaczy do nadziei. W tym wszystkim jest jakaś niesamowita prawda o byciu człowiekiem, który, będąc w tych realiach, tak często pozbawiających nas właśnie światła, nadziei, życia. Może nieustannie kroczyć ku temu, co jest jakąś ogromną obietnicą dla nas, obietnicą już nieutracalnego życia, życia w Bogu, zjednoczenia z Bogiem, ale to życie, które pokonuje śmierć, już dzisiaj jest nam dawane.